krok po kroku przeprowadza Ciebie przez cały proces rejestracji u brokera Royal. Natomiast, co jest istotne, to w okolicy tego nagrania, poniżej tego nagrania znajdziesz link promocyjny, dzięki któremu, jeżeli założysz konto, będziesz miał odpowiedni depozyt, to będziesz miał warunki takie, jakbyś wpłacił powyżej 25 tysięcy euro, czyli tak jakbyś wpłacił 400 tysięcy złotych. Więc to jest bardzo ważna sprawa, żebyś założył konto z tego linku, o którym tutaj teraz mówię. To jest teraz istotne, to, że po prostu wejście na ten link masz do wyboru albo Unia Europejska, albo tutaj jest Australia. Ja wybieram tutaj tą kwestię, Australia. Następnie przechodzimy, tutaj możesz sprawdzić sobie warunki konta, natomiast mnie interesuje konto Core, to jest jakby najważniejsza sprawa, i klikamy tutaj otwórz rachunek realny, czyli klikam sobie tutaj handel na rachunku live. Pojawia nam się formularz, wpisujemy imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, gdzie mieszkasz oraz tutaj wybieramy ASIC, ja wybieram ASIC, następnie wybieram konto indywidualne, zapoznaję się teraz w tym momencie z tymi warunkami wszystkimi, klikam, że się zapoznałem, a następnie klikam otwórz rachunek. W kolejnej części wybieramy odpowiednio tytuł, czyli pan, pani, drugie imię, jeżeli posiadasz, kraj, z jakiego jesteś, Polska, data urodzenia, numer domu, tak, czyli numer ulicy, nazwa tej ulicy, miasto, region, to jest województwo, kod pocztowy, czy adres jest taki sam, taki korespondencyjny, klikasz, że tak. Jeżeli jest oczywiście inny, to klikasz, że nie. Rodzaj dokumentu tożsamości, czyli jak będziesz weryfikował swoje konto, ja wybieram swój paszport. Wpisujemy numer dowodu osobistego, to jest kontakt, ponownie tu możesz podać swój numer telefonu kontaktowego. Skąd się dowiedziałeś? To jest bardzo ważna kwestia, jeżeli chcesz mieć warunki premium, klikasz Royal polecający partner. I w tym momencie tutaj wpisujesz EEC, ponieważ wtedy będziesz miał te warunki premium. Następnie wpisujesz, jakie masz status zatrudnienia, wybierasz sobie walutę, ja tutaj wybieram sobie akurat z USD, wybierasz sobie, jaki jest twój roczny dochód, tak, czyli ile rocznie zarabiasz, możesz sobie wpisać cokolwiek tutaj chcesz, następnie jaka jest wartość twojego netto, czyli twojego całego majątku, możesz sobie wybrać co chcesz, następnie tutaj skąd się biorą twoje zarobki, skąd główne źródło pochodzenia, klikasz sobie również zgodnie z tym, co uważasz, jak będziesz dokonywał pierwszej wypłaty, to jest tylko informacyjnie, jeżeli będziesz w pierwszej wpłaty, jeżeli będziesz dokonywał na przykład kartą, czy kilkoma możliwościami, no to wybierasz, to jest tylko dla nich informacyjnie. Czy jesteś osobą związaną z polityką, klikasz, że nie, ja przynajmniej. Czy jesteś podatnikiem, w USA, nie. Dla jakiej jurysdykcji podatkowej tutaj wybieramy Polska, jaki jest NIP twój, czyli tu wpisujemy NIP, tak, twój. Jeżeli nie podajesz NIP-u, to dlaczego, następnie klikasz, że zapoznałeś się z tym wszystkim. Tutaj wpisujesz oczekiwany kapitał handlowy, czyli ile tak naprawdę orientacyjnie chcesz dokonać wpłaty kapitału tutaj, czy kiedykolwiek odmówią Ci rejestracji, bo rejestracja została zawieszona z jakikolwiek organ rządowy czy regulacyjny, dokładnie sobie to przeczytaj, ja klikam, że nie. Następnie, czy wobec tego toczy się u Ciebie postępowanie upadłościowe, ja klikam, że nie. Czy rozumiesz ryzyko związane z produktami lewarowanymi, klikam, że tak. I tutaj jest informacje, czy papiery wartościowe, masz jakieś wartościowe papierach wartościowych, klikasz sobie zgodnie z tymi rzeczami, czy masz opcje z opcjami, czy masz doświadczenie, nie wiem, z towarami, handlem na towarów, czy tutaj jest rynek futures, jakie masz doświadczenie, oraz jak długo znasz rynek załóżmy Forex CFD. Następnie zapoznajesz się z tą deklaracją, klikasz OK, a tutaj trzeba się podpisać, czyli tutaj wpisujesz swoje imię, nazwisko, następnie klikasz dalej. Po wpisaniu danych, po kliknięciu finalizuj moje konto na żywo, pojawi Ci się kolejna strona. Na tej stronie wybieramy już rodzaj konta handlowego. Wybieramy dźwignię, ja wybieram sobie dźwignię 400 do 1, 1 do 400. Typ konta wybieram Core, tu masz opisy tych kont, czym one się różnią. Wybieram sobie USD, a następnie klikam dalej. W tym kroku będziemy musieli wysłać swój paszport, czy też po prostu dowód osobisty oraz potwierdzić swój adres. Więc przesyłamy paszport, dowód osobisty. Tutaj mamy warunki, jakie trzeba wysłać. Tutaj mamy przednią stronę, tylnią stronę. To jest bardzo istotne. To jest to, że dokumenty nie mogą być starsze niż 6 miesięcy. Zwróć na to uwagę, ponieważ po prostu zostaną odrzucone te dokumenty, jeżeli będzie po prostu starsze niż 6 miesięcy. Tak, dodaję teraz dodatkowe tutaj pliki i klikam dalej. Dokładnie to samo robię, jeżeli chodzi o wyciąg bankowy, bądź też statement, umowę najmu, coś co weryfikuje Twój adres, ja wybieram sobie wyciąg bankowy, dodaję tutaj i klikam finalizuj moją rejestrację. W tym momencie już masz na adresie e-mail podane dane do logowania, tutaj pojawiły się dane do Twojego konta, możesz się już na te konto zalogować, tutaj masz linka, na jaki możesz się logować, natomiast w tym momencie musisz poczekać na weryfikację Twojego konta, trwa to przeważnie
24 godziny, to zależy, natomiast gdyby pojawiły się jakiekolwiek problemy, no to tutaj będziesz poproszony o przesłanie dodatkowych dokumentów w tym miejscu. Tutaj możesz skorzystać z supportu, bądź też masz numer telefonu, na który również możesz zadzwonić i posłużyć się infolinią. Również jest tutaj support w języku polskim. Dopiero jak to będziesz miał wszystko zatwierdzone, kiedy będziesz miał już to wszystko gotowe, będziesz mógł dokonać swojego pierwszego depozytu w wybranej przez Ciebie metodzie płatności. Tyle, mam nadzieję, że pomogłem. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Nie zapomnij skorzystać z linku promocyjnego i wpisać odpowiednią nazwę przy osobie rekomendującej, ponieważ dzięki temu będziesz mógł otrzymać warunki premium przy odpowiednich spełnionych warunkach, jeżeli chodzi o Twój depozyt.